Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny filmik z cyklu czworokąty, a konkretnie omówię własności równoległo boku. No i szybciutko przejdźmy do teorii. Najpierw równoległo bok. To jest czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. W takim razie ma przynajmniej jedną parę boków równoległych, więc jest również trapezem. Zatem ma wszystkie własności trapezu, ale dodatkowo przekątne równoległo boku dzielą się na połowy. Czyli AE równa się EC i DE równa się EP. Prostokąt, kolejny czworokąt, jest równoległo bokiem, więc ma te własności co równoległo bok i dodatkowo przekątne są równe. Czyli odcinek DB jest równy AC. Następny czworokąt to jest romb. Ma własności równoległo boku i dodatkowo przekątne przecinają się pod kątem prostym. Natomiast przekątne zawierają również dwusieczne kątów. Więc tutaj mamy takie same dwa kąty alfa, alfa i tutaj beta i beta. No i kwadrat ma te własności co prostokąt, bo jest prostokątem i te co rąb, bo jest też rąbem. Czyli przekątne się dzielą na połowy pod kątem prostym. I tutaj są dwusieczne, czyli jest alfa, alfa i tutaj również alfa, alfa, bo wszystkie kąty ma równe. Tyle co do własności. No i kilka zadań przygotowałem jak zwykle. Zapraszam. Zadanko numer 1. Równoległo boku ABCD. Długość boku AB jest dwa razy większa od długości boku BC. Punkt M dzielący bok AB na połowy połączono z punktami C i D. Oblicz miarę kąta CMD. Czyli mamy równoległo bok ABCD. Bok AB jest dwa razy dłuższy od boku BC, czyli to oznaczyłem przez X. Tutaj mamy 2X. M jest środkiem boku AB i połączono M z punktem D i C. I mamy policzyć miarę kąta C MD. Oznaczyłem ten kąt przez beta. Więc żeby wyznaczyć tę miarę, trzeba ułożyć równanie, w którym się pojawi ta literka beta. No i zacznijmy od trójkąta AMD. To jest trójkąt równoramienny. Ma jedną długość x i x. Tu oznaczmy, że kąt przy wierzchołku A to jest alfa. I wtedy kąt równoległo boku przy wierzchołku B to będzie 180 stopni minus alfa. Skoro tu jest alfa, to będzie 180 minus alfa. No i teraz opiszę ten kąt AMD, kąt BMC. Jak dodam te kąty plus beta, to będzie w sumie kąt półpełny, czyli 180. No i z tego powinno już wszystko wyjść. Więc najpierw, jaką miarę ma kąt AMD? Miara kąta AMD to się równa. Ponieważ trójkąt jest równoramienny, więc na te dwa równe kąty przypada 180 minus alfa, czyli 180 stopni minus alfa, ale te dwa kąty są równe. Więc dzielimy przez 2. Więc jak rozdzielę ten ułamek, 180 przez 2, to jest 90 stopni i minus alfa drugi. Teraz kąt BMC, miara kąta BMC, to się równa, też trójkąt jest równoramienny, mamy x, x. Więc na te dwa kąty przypada 180 stopni minus ten kąt, czyli 180 stopni minus 180 stopni minus alfa. No i te dwa kąty są równe, dzielimy przez 2. I w liczniku opuścimy nawiasik, 180 minus 180 to jest 0 i minus minus, czyli alfa przez 2. No i teraz jak dodam miara kąta AMD plus beta plus
miara kąta B, M, C. To jest kąt półpełny w sumie, czyli to ma miarę 180 stopni. No i AMD to jest 90 stopni minus alfa drugich, dodać beta i alfa drugich, i to jest 180. Alfa drugich się redukuje i zostaje, że beta to się równa 180 minus 90, czyli 90 stopni. Czyli miara szukanego kąta to jest 90 stopni. Zadanko drugie. W prostokącie, którego obwód ma 44 cm, różnica odległości punktu przecięcia się przekątnych od dwóch nierównych boków wynosi 8. Oblicz długości boków prostokąta. Czyli jest prostokąt w obwodzie 44, przekątne się przecinają w punkcie. Odległość tego punktu od dłuższego boku oznaczyłem przez x i odległość od krótszego boku oznaczyłem przez y. No to wtedy długości boków prostokąta, tu mamy y, tu drugie y, czyli 2y i drugi wymiar 2x. Tu jest x, tu znowu też jest x. No i mamy ułożyć dwa równania z literkami x i y. Pierwsze równanie, podany jest obwód 44. No to obwód będzie 2x plus 2x, czyli 4x. Dodać 2y i 2y, czyli dodać 4y, to jest 44. Natomiast różnica odległości wynosi 8. Czyli y minus x równa się 8. Y minus x równa się 8. I ja z tego układu najlepiej, gdybym wyliczył 2x i 2y, no to... A, normalnie zrobię, tylko tu jeszcze podzielę przez 4 obie strony. To będzie x plus y równa się 11. Y odjąć x równa się 8. I mam przeciwne współczynniki przy x, więc dodam stronami. X dodać minus x to jest 0, y dodać y to jest 2y i równa się 19. Czyli 2y to już jest długość tego jednego boku. I jeszcze potrzebuję 2x. To tym razem pomnożę obie strony przez 2. 2y minus 2x równa się 16. I do tego równania w miejsce 2y wstawię 19, czyli 19 minus 2x to się równa 16. I wtedy 2x to jest 19 minus 16, czyli 3. 2x to jest długość drugiego boku, więc ostatecznie odpowiedź to mamy było w centymetrach, 3 cm i 19 cm. To są długości boków prostokąta. I kolejne zadanko. W trójkącie równoramiennym dane są długość podstawy 12 i wysokość poprowadzona na podstawę 18. W trójkąt ten wpisano prostokąt w taki sposób, że dwa wierzchołki prostokąta leżą na podstawie, po jednym na każdym ramieniu, a przekątne prostokąta są odpowiednio równoległe do ramion trójkąta. Obliczyć długość boków prostokąta. Jest trójkąt równoramienny ABC. Wpisano prostokąt FE, tutaj G, tutaj tego punktu nie pisałem, on nie będzie potrzebny do rozwiązania. Tu mamy dwa wierzchołki na podstawie i dwa wierzchołki na jednym i na drugim ramieniu. Przekątna prostokąta GE jest równoległa do boku AC. No i mamy policzyć długość prostokąta, podstawa, no i długości boków prostokąta, podstawa trójkąta to jest 12 i wysokość to jest 18. Bok jeden prostokąta oznaczyłem przez 2x, a drugi bok przez y. Czyli trzeba ułożyć jakieś równania z literkami x i y.
podczas tutaj dali, że przekątna jest równoległa do ramienia. Wtedy mamy równoległo bok F, E, G, A. Skoro F, E to jest 2X, to A, G to też jest 2X. A teraz ten odcineczek, czyli połowa boku prostokąta jest X, więc GD to też jest X. W takim razie długość AD, czyli 2X plus X, to jest 3X, ale to się równa AD, to jest połowa podstawy. Połowa z 12, czyli 6. W takim razie 3X równa się 6, czyli X to się równa 2. Więc długość jednego boku już mam. A teraz, żeby ułożyć równanie z Y, to trzeba przyuważyć jakieś dwa trójkąty podobne, w którym występuje Y. Wezmę trójkąt AGF prostokątny i ADC prostokątny, a ten kącik jest wspólny, dlatego małego AGF i ADC. Więc kolejna rzecz, trójkącik AGF, AGF jest podobny do trójkącika ADC. No i z tego weźmiemy proporcje. AG do GF, AG przez GF równa się odpowiednio AD do DC w tym dużym, AD przez DC. AG oznaczone było przez 2X, a GF to jest Y, długość boku prostokąta, a D to jest połowa z podstawy, czyli 6, i DC to jest wysokość trójkąta, czyli 18. W takim razie, cóż jest policzone? 2X to jest 4, przez Y to się równa 1/3. W takim razie Y to się równa 12. Więc ostatecznie długości boku prostokąta to są 2X, czyli 2 razy 2 to jest 4. I Y to jest 12. To są długości boków prostokąta. I zadanko numer 4. Krótsza przekątna rombu ma długość 12, a bok jest o 2 dłuższy od połowy drugiej przekątnej. Oblicz długość boku rombu. Czyli jest rąbek, ma krótszą przekątną o długości 12. Skoro w rąbie, no to dzielą się na połowy, więc zapisałem 6 i 6. Ta krótsza przekątna to jest 12. Dłuższa przekątna ma długość 2x, czyli w połowie x, x. A bok jest o 2 dłuższy od połowy drugiej przekątnej, czyli o 2 dłuższy od x, czyli bok rombu ma długość x plus 2. No i obliczyć długość boku rombu, czyli musimy ułożyć równanie z literką x. No i wykorzystamy twierdzenie Pitagorasa w tym trójkąciku, czyli x kwadrat dodać 6 kwadrat, to jest x plus 2 do kwadratu. No i tylko na prawej podniesiemy do kwadratu, x kwadrat dodać podwojony iloczyn, 2 razy x i razy 2, 4x i dodać 2 do kwadratu, czyli 4. Kwadraty się redukują, po obu stronach są, zostaje 6, równa się 4x plus 4. Nie 6, bo tam było 6 do kwadratu, czyli to jest 36. Czyli 4x to się równa 32. Czyli x to się równa 8. A długość boku rombu to jest x plus 2.
czyli odpowiedź, długość boku rombu to jest 10. I piąte zadanie. Na bokach BC i CD kwadratu ABCD obrano punkty E i F, takie, że długość EC to jest 2 razy EB i FC równa się FD. Wykazać, że kąty AEB i AEF mają równe miary. Namalowałem trójkącik ABCD. Na boku BC wziąłem punkt E, taki, że 2 razy BE to jest EC. I punkt F na boku DC, taki, że DF równa się F, że DF równa się FC. Czyli ten kawałek przeznaczyłem przez A i A, czyli bok kwadratu ma długość 2A i tutaj 2A. W takim razie, skoro tu mamy jeden odcineczek, tutaj dwa odcineczki, czyli to długość EB to się równa 1 trzecia z całego, czyli z 2A. Czyli EB tutaj mamy 2A przez 3. Natomiast CE, długość CE to jest 2 trzecie z tej długości boku, czyli 2 trzecie razy 2A, czyli 4A trzecich. Czyli ten kawałeczek to jest 4A przez 3. I mamy pokazać, że miara kąta AEF oznaczyłem przez beta i miara AEB oznaczyłem przez alfa, że one są równe. No to albo muszę ułożyć równania z tymi literkami alfa, beta, albo policzyć funkcję tych kątów, wykazać na przykład, że sinus alfa równa się sinus beta, albo tangens alfa równa się tangens beta. A tak naprawdę wezmę kosinus, dlatego że ten kąt B jest przy kącie AEF, FE wyrażę za chwilkę z Pitagorasa literką A. FA też z Pitagorasa literką A i AE też z Pitagorasa literką A. Więc stwierdzenia kosinusów, jak skorzystam, to kosinus B wyrażę literką A. No a w trójkącie prostokątnym ABE też mogę policzyć kosinus, on będzie wyrażony literką A. Więc zacznę od wyrachowania tych długości FE, FA i AE. To zacznijmy od długości FE. Długość FE do kwadratu to jest A kwadrat. Dodać 4A przez 3 do kwadratu. 4A przez 3 do kwadratu, czyli A kwadrat, dodać 16A kwadrat przez 9, czyli 9A kwadrat plus 16A kwadrat przez 9, czyli 25A kwadrat przez 9. No to samo EF, czy tam FE, to jest pierwiastek z tego, czyli 5A przez 3. No i analogicznie stwierdzenia Pitagorasa policzę AF. Długość AF do kwadratu to jest A kwadrat dodać 2A kwadrat. A kwadrat dodać 2A do kwadratu. Czyli 4A kwadrat plus A kwadrat to jest 5A kwadrat i samo AF to nie będzie mu potrzebne. No ale jak już liczyłem, to policzymy A pierwiastków z 5. I odcinek AE z Pitagorasa również AE do kwadratu to się równa 2A do kwadratu, dodać 2a trzecich, to też do kwadratu, czyli 4a kwadrat, dodać
4a kwadrat przez 9 to jest 36 plus 4, czyli 40a kwadrat przez 9. W takim razie samo AE to jest pierwiastek tego ułamka, czyli w mianowniku 3, w liczniku A pierwiastek z 40, pierwiastek z 40 to jest 2A pierwiastków z 10. No i teraz zastosuję twierdzenie kosinusów w trójkącie AEF. W trójkącie AEF z twierdzenia kosinusów AF do kwadratu to jest 5A kwadrat, to się równa FE do kwadratu, czyli 25A kwadrat przez 9, dodać AE do kwadratu. AE do kwadratu to jest 40A kwadrat przez 9, minus 2 razy FE i AE. FE, czyli 5A przez 3 razy AE, czyli 2A pierwiastków z 10 przez 3 i to razy kosinus beta. Kosinus beta. Czyli to kwadrat to jest to kwadrat plus to kwadrat minus 2 razy to i to i kosinus kąta między tymi bokami. I tu wszędzie jest a kwadrat, a kwadrat, a kwadrat. Jak podzielę obie strony przez a kwadrat, to zostanie już tylko kosinus, beta i liczby. To mam 5 równa się 25 dziewiątych plus 40 dziewiątych minus 9 10, 20 pierwiastków z 10. I razy kosinus beta. Pomnożę jeszcze obie strony przez 9, czyli 45 to się równa 25, dodać 40 minus 20 pierwiastków z 10 razy kosinus beta, czyli 20 pierwiastków z 10 kosinus beta to się równa 20. Czyli ostatecznie kosinus beta to się równa 20 przez 20 pierwiastków z 10, czyli 1 przez pierwiastek z 10. I teraz policzę jeszcze kosinus alfa. I to już w trójkącie ABE. Kosinus alfa to jest przy prostokątna przy kącie do przeciwprostokątnej. Czyli kosinus alfa to się równa 2a przez 3. 2a przez 3 do przeciwprostokątnej to jest do AE. AE to mamy 2a pierwiastek z 10 przez 3. 2a pierwiastek z 10 i to przez 3. Liczyk mianownik mnoży przez 3, zostaje 2a przez 2a pierwiastek z 10. 2a się skróci i też jest pierwiastek 1 przez pierwiastek z 10, czyli kosinus beta równa się kosinus alfa. No to alfa równa się beta, co kończy dowód. I ostatnie zadanko, szóste. Wyznacz stosunek długości boków równoległoboku, wiedząc, że stosunek kwadratów długości jego przekątnej jest równy 19 siódmych, zaś kąt ostry równoległoboku ma miarę 60 stopni. Namalowałem równoległobok, kąt ostry 60 stopni, przekątne D1, D2, no to jeszcze długości boków A i B. Mamy wyznaczyć stosunek długości boków. Czyli trzeba ułożyć równanie, w którym się pojawią literki A i B.
potem je przekształcać. Chyba, żeby się udało wyliczyć konkretnie A i konkretnie B. To też stosunek policzymy. Tu równanie już jest podane. Stosunek kwadratu przekątnej do przekątnej, d kwadrat do d kwadrat jest podany. Więc jak stwierdzenia kosinusów wliczę d1, to wyznaczę to d1 kwadrat nawet przez literki a i b. I tak samo jak d2, też przez literki a i b. Więc w podstawie, tak jak w twierdzeniu kosinusów, tu mamy 60, w takim razie tutaj będzie 120 stopni. Kosinus 120 stopni. Kosinus 120 stopni to jest kosinus 180 stopni minus 60 stopni. To jest ćwiartka druga, czyli minus i kosinus 60, czyli to będzie minus 1 druga, a kosinus 60 to jest 1 druga. Więc będę podstawiał do licznika stwierdzenia kosinusów d1 kwadrat to się równa a kwadrat plus b kwadrat, a kwadrat plus b kwadrat minus 2 razy a i razy b, 2 razy a i b i byłoby kosinus 120 stopni, czyli minus 1 druga, czyli plus i 1 druga. Teraz d2 kwadrat to jest a kwadrat plus b kwadrat, a kwadrat plus b kwadrat minus 2ab i kosinus 60. 2ab, a kosinus 60 to jest 1 druga. No i to się równa 19 siódmych. Czyli ułożyłem równanie z literką a i b. I najlepiej by to tak przekształcić teraz, żeby się pojawił stosunek A do B, bo mamy policzyć właśnie stosunek. Więc co tutaj dalej? 2 razy 1 druga to zostanie AB i 2 razy 1 druga i też zostanie AB. I żeby mieć stosunek, to podzielę teraz licznik i mianownik na przykład przez B kwadrat. Czyli będzie A kwadrat przez B kwadrat, dodać B kwadrat przez B kwadrat, dodać AB i przez B kwadrat. I tak samo w mianowniku. A kwadrat przez B kwadrat plus B kwadrat przez B kwadrat i minus AB przez B kwadrat. I przepisuję 19 siódmych. Czyli po prostu skróciłem ten ułamek przez b kwadrat. Co mam dalej? A kwadrat przez b kwadrat to jest a przez b do kwadratu. B kwadrat przez b kwadrat to jest 1. Dodać. B z kwadratem się skróci i a przez b. O, tam to też w nawias. W mianowniku analogicznie a kwadrat przez b kwadrat to jest a przez b do kwadratu. B kwadrat, B kwadrat to jest 1. B z kwadratem się skróci, minus A przez B. I to się równa 19 przez 7. No i się pojawił stosunek A przez B. Wszędzie A przez B. To jest właśnie stosunek długości boków, co miałem policzyć. No to chwilowo A przez B podstawię, że to jest jakaś nowa, niewiadoma T. Musi być większe od 0, bo to są dwie długości. I otrzymam wtedy t kwadrat plus t plus 1, to z licznika, w mianowniku t kwadrat minus t plus 1, to w mianowniku było i równa się 19 siódmych. Jak teraz wymnożę sobie na krzyżyk, to otrzymam już równanie kwadratowe. No to rachujemy. 7 razy t kwadrat plus 7t plus 7 równa się 19t kwadrat minus
19t i dodać 19. Przeniosę wszystko na stronę prawą. 19 minus 7 to jest 12t kwadrat. Minus 19 minus 7 to jest minus 26t kwadrat. I 19 minus 7, to czyli plus 12 równa się 0. Podzielę jeszcze przez 2t kwadrat minus 13t. 0, 0, 0, podzielę przez 2, to jest 6t kwadrat, 13t i plus 6 równa się 0. Dobra, to już zmarzę. Już wiem, że mam policzyć to t. No to delta to się równa b kwadrat, to jest 169 minus 4 razy 6 i 6, czyli 36. To jest 169 minus 120 i 36, 120 i 24, 144, to się równa 25. Czyli pierwiastek z delty to jest 5, czyli t to się równa minus b to jest 13, minus 5 przez 2a, 2 razy 6 to jest 12 lub 13 dodać 5 i przez 12. Czyli t to jest 8 dwunastych przez 4 to jest 2 trzecie lub t to jest 18 dwunastych przez 6 to jest 3 drugie. No to stosunek a przez b albo będzie równe 2 trzecie, albo będzie równe 3 drugie, czyli ostatecznie a przez b to jest 2 trzecie lub a przez b to jest 3 drugie. I to jest odpowiedź, bo było wyznaczyć stosunek długości boków, czyli a do b. I to już na dzisiaj tyle. Moi drodzy, zapraszam na kolejne filmiki o czworokątach. Dawajcie suby, lajki, żyjcie. Na razie.